uroczystą akademią uczcili uczniowie publicznego gimnazjum w Głuszycy Dzień Niepodległości. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele szkolnej społeczności, pedagodzy i mieszkańcy Głuszycy. Z okazji 96. rocznicy odzyskania niepodległości uczniowie gimnazjum przygotowali program artystyczny upamiętniający powrót Polski na mapy Europy i świata po 123 latach niewoli. Były wiersze, pieśni patriotyczne i inscenizacje. Józef Piłsudski, któremu 11 listopada 1918 roku rząd zwany Radą Regencyjną powierza władzę. Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Naród, który traci pamięć, przestaje być narodem. Staje się jedynie zbiorem ludzi tymczasowo zamieszkujących dane terytorium. Pamiętajcie, być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo. Zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska. To jest projekt, który wspólnie z nauczycielami uczniowie ustalają i jest tam też doza innowacji typowo uczniowskiej. Ten taniec flagi, polonez, myślę, że to są propozycje uczniów. Była to prawdziwa, żywa lekcja historii. W trakcie różnych obchodów Dnia Niepodległości ich uczestnicy zawsze podkreślają, że wolność nigdy nie jest dana raz na zawsze. Trzeba o nią dbać. Trzeba także korzystać z jej przywilejów. Pamiętając lata, kiedy byliśmy pod zaborami i tej wolności nie mieliśmy, nie mieliśmy prawa do głosowania, kobiety nie mogły być nawet dyrektorami szkół, dziś takie prawo mamy. I jednak jeśli zbliżają się właśnie teraz wybory, no to idzie nas 30-40%. Nie chcemy? Nie wiem. Czy nie chce nam się? Nie wiem, ale w każdym bądź razie chciałabym, żeby przyszłe pokolenie, młode pokolenie, które zna swoją przeszłość i chce poznać swoją przyszłość, skorzystało w pełni ze swoich praw. A prawo nasze mówi, idź do wyborów, bo to jest twoje prawo i twój obowiązek jako obywatelski obowiązek.